Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, spotykamy się w Bazylice przy Ołtarzu Pańskim w dzisiaj tak piękny i ważny dzień, jakim będzie moment zaślubin, złożenia przysięgi małżeńskiej przez Patrycję i Kacpra. Otaczamy was, nasi drodzy, modlitwą. Prosimy dobrego Boga, aby to, co dzisiaj wam pobłogosławi, żeby z dnia na dzień ta miłość wasza i rodzina, którą będziecie zakładać, żeby coraz bardziej się rozwijała, coraz bardziej, jeszcze bardziej piękniała. W tej intencji modlę się ja oraz nasz gość, ksiądz Piotr, którego witamy pośród nas. Więc na początku tak radosnego wydarzenia uwielbiajmy naszego Pana śpiewając hymn. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca, Amen. Módlmy się. Wysłuchaj, Boże, nasze pokorne prośby i udziel tym nowożeńcom swojej łaski, aby zawierając małżeństwo przy Twoim ołtarzu, umocnili się we wzajemnej miłości przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę. Dusza moja oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Raduje się w Nim nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Alleluja, alleluja. Miłością,
Miłujcie się wzajemnie, jak Bóg was umiłował. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc go wystawić na próbę, i zadali mu pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Tak Pan Jezus mówi o małżeństwie sakramentalnym. Dzisiaj, teraz Patrycja, Kacper jeszcze są dwoma ciałami, ale już za chwilę będą jedno serce, jedna dusza, jeden umysł. To, co będzie odczuwał Kacper jako mąż, będzie odczuwała jego małżonka, Patrycja, i w drugą stronę. To jest także nie tylko w kwestiach emocji, czy jakichś lęków, czy zadowolenia, radości, ale także przede wszystkim na płaszczyźnie duchowej, kiedy będzie się Kacper modlił, łaski, które będzie Bóg udzielał, będzie doświadczała również jego żona. Spowiedź święta, do której przystąpi Patrycja jako żona, będzie tę łaskę doświadczał również Kacper jako mąż. A tak już nie są dwoje, mówi Pan Jezus, ale jedno ciało. Dzisiaj, kiedy jesteśmy na pięknej uroczystości, kiedy za chwilę będą sobie ślubować miłość, wierność i uczciwość, że cię nie opuszczasz do śmierci, nie da się zamknąć uszu chyba na to kondycję dzisiejszą małżeństwa. Wiele różnych trudnych sytuacji, różnych rozpadów. To jest ten niepokój, który faryzeusze mówią: czy wolno oddalić żonę z jakiegoś powodu? Może się coś znajdzie jednak, jakiś pretekst. No tak, mieliśmy niezgodne charaktery. No tak, bo teściowa się wtrącała. No tak i tak i tak. No wolno jednak. Świat mówi, że wolno. Wolno. Bo trzeba sobie, proszę księdza, życie ułożyć. Nie będę do końca sam, sama. Czy wolno, pytają faryzeusze, oddalić? Z jakiegokolwiek powodu. No jak z niejakiegokolwiek, to może z jakiegoś większego powodu. Coś się znajdzie może. Świat chce tutaj wprowadzić pęknięcie między męża i żonę. Jezus mówi: nie, Bóg to złączył. Człowiek niech nie dotyka. Człowiek niech nie dotyka, bo to jest węzeł święty. I ludzie młodzi dzisiaj, czy małżeństwa, ktoś powie: proszę księdza, zawiodłam się na miłości. Oszukałem się na miłości. Nie, to nie była miłość. To było pożądanie. Zostaliśmy oszukani przez demona, który jest ojcem kłamstwa. I ten pierwsze czytanie hymnu miłości, które nieraz pewnie słyszeliśmy, to jest właśnie też pewna mapa i drogowskaz dla was, Kacper i Patrycja, żeby nie pomylić i nie dać się oszukać, żeby nie nazwać grzechu miłością. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. A dzisiaj świat to właśnie tak przedstawia. I warto sobie nawet ładnie, Patrycja jest uzdolniona plastycznie szczególnie, prawda? I to ładnie sobie wydrukować, oprawić w domu, w korytarzu powiesić. I przyjdą dni, kiedy będzie popielaty mieszał i Patrycja powie: mężu, kochany, spójrz, to nie jest miłość to, co prezentujesz teraz. I przyjdą dni, kiedy Kacper też powie: piękna żono, spójrz, to nie jest miłość, bo miłość jest łaskawa, miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie unosi się pychą, nie szuka swego. To jest drogowskaz. Pan Jezus mówi, żeby nie pomylić się, nie dać się oszukać i później nie oskarżać Pana Boga, czy miłość, że się zawiodłam, zawiodłem. Nie, nie zawiodłem się. I przeżywamy okres oktawy Wielkiej Nocy i to jest czas, kiedy Kościół pokazuje nam objawiającego się Jezusa Zmartwychwstałego. Apostołowie, niewiasty, wszyscy są w drodze. Oni gdzieś idą, uciekają z Jerozolimy, idą do Galilei, wędrują. Pan Jezus też wędrował przed męką. Chodził od wsi do wsi, od miasta do miasta, ale po zmartwychwstaniu już tak nie jest. On się pokazuje. Mówi do apostołów, żeby chodzili. A on się im pokazuje w tym miejscu, w tym. Pokazuje się w miejscach wielu jednocześnie, bo jest chwalebnym królem. I małżeństwo, które za chwilę będzie sobie ślubować miłość, wierność, jest właśnie taką wędrówką. Idziemy we dwoje, ale nie sami, bo z Jezusem. On jest zawsze obok nas, ale my nie zawsze Go widzimy. Dlatego trzeba sobie uwrażliwiać swoje serce na Jego obecność. Jak to robić? Jezus mówi, że moje owce słuchają mojego głosu i znają mój głos. Odróżniają ten głos od innych. Jakbyśmy zamknęli oczy, to byśmy usłyszeli głos naszego przyjaciela, przyjaciółki, rodzeństwa, rodziców, znajomych, byśmy odróżnili. I dlatego ważne jest tutaj słuchać głosu Pana Jezusa. Słowo Boże, Biblia. Musi być obecny głos Pana Jezusa w waszym domu, który zakładacie. W waszym domu. Dzisiaj nie ma z tym problemu. Słowo Boże, które jest i dociera. Otwartość na Jego obecność. To jest bardzo ważne. Także wasza modlitwa, wasza wspólna modlitwa, nawet krótka, ale jest. Nie zawsze może w domu się uda, ale jesteście, będziecie w różnych miejscach. Modlę się codziennie za swoją żonę, ona modli się za mnie jako męża. Modlitwa. Kiedyś taka pani redaktor robiła wywiad z małżeństwem, które obchodziło 50-lecie, 60-lecie małżeństwa. I pytała jest, jak to jest, proszę państwa, że wy tak długo, kilkadziesiąt lat, kiedy dzisiaj nieraz po kilku miesiącach się rozstają młodzi, a wy kilkadziesiąt lat wytrwaliście ze sobą i prawdopodobnie aż do śmierci będziecie razem. I odpowiada ten pan, że jak braliśmy ślub, to postanowiliśmy chociaż krótko modlić się codziennie, nawet własnymi słowami, dziękując Bogu, prosząc o coś, przepraszając. I powiedzieliśmy sobie, że kiedy w jakimś też dniu będą jakieś kłótnie, ciche dni, czy ktoś zrobi jakąś głupotę, to jeśli nie przyjdzie na modlitwę w tym dniu, to znaczy, że się przyznaje, że była jego wina. I mówi ten pan dalej, pani redaktor, nie było takiego dnia, żebyśmy się oboje nie spotkali. Zawsze przychodziliśmy do łóżka, do miejsca, gdzie się modliliśmy. Nieraz dłużej, krócej milczeliśmy, nieraz łzy leciały. Ale zawsze szliśmy z Jezusem pogodzeni i ze sobą. Otwartość i wrażliwość na obecność Boga. Jezus jest tym, który sprawia, że nie jesteśmy dwoje, ale jedno ciało, jedno serce i jedna dusza. Młodzi przeżywają ego, selfie, egoizm. Robię sobie selfie, ja sam sobie robię zdjęcie. I ja, moje jest ważniejsze niż twoje. Ale przecież jesteśmy w małżeństwie. Nie, moje jest ważniejsze niż twoje. I zaczynamy się rozchodzić. A Jezus mówi, jesteście jedno. I im bliżej będziecie Jezusa, będziecie bliżej siebie. W małżeństwie, w którym zaczyna brakować Boga, tak naprawdę umierają oni dla siebie. Człowiek egoistyczny nie jest w stanie dać drugiemu czegokolwiek, tym bardziej siebie. Łatwo jest dać 50 zł na cele charytatywne, ale dać swój czas to już trudniej. Dzisiaj światu brakuje czasu i miłości. Dlatego modlitwa, Słowo Boże, otwartość na Jego obecność. I wreszcie to, do czego zmierzają apostołowie i oczy im się otwierają, to jest właśnie Eucharystia. Oczy im się otworzyły. Poznali Chrystusa. Nam się wydaje, że tak świat
chcę żyć wygodnie, że wszystko się kręci wokół nas. Nieprawda. To my jesteśmy w drodze do Jezusa. I nie może zabraknąć w waszym małżeńskim życiu Eucharystii, Komunii Świętej, ciała Chrystusa. Pierwsza intencja za moje małżeństwo. Za moje małżeństwo. I znowu, niezależnie, nawet jak będziemy oddzielnie na mszy świętej, łaski Komunii Świętej będzie doświadczała moja żona. Łaski Eucharystii będzie doświadczał mój mąż. Bo jesteśmy jedno ciało, jedno serce, jedna dusza. I dlatego Eucharystia łączy najbardziej. Pamiętam kiedyś świadectwo, takie proste świadectwo moich znajomych, którzy w drodze do kościoła się pokłócili. I nastąpiła cisza. Ale nie była to cisza, która miała przygotować do Eucharystii. Była to cisza takiego nieprzebaczenia sobie. I kiedy weszli do kościoła, on poszedł na lewą w nawę, ona w prawą. I kiedy ksiądz przeszedł do aktu pokuty, spowiadam się Bogu Wszechmogącego, moja wina i wam, bracia, on mówi, nie, nie mogę. Tak się zaczęli wracać do siebie i się spotkali w głównej nawie. Prosty przykład. Eucharystia, która sprawia, że jesteśmy razem. Nie tylko na Wielkanoc Boże Narodzenie. Co tydzień przynajmniej. Każdy z nas je śniadanie, obiad, kolację. A Eucharystię? W jakim stanie jest moja dusza, skoro raz w roku karmię ją ciałem Chrystusa? Tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, mówi Pan Jezus. Chcielibyśmy w tej Eucharystii polecać szczególnie Patrycję i Kacpra. Dzisiaj także Wigilia przed Niedzielą Miłosierdzia. To też jest znak dla was, by koronka do Bożego Miłosierdzia była także może waszą modlitwą, powiedzmy codzienną, w intencji swojego małżeństwa, niezależnie gdzie jestem. To jest także też może dzień, w którym odczytujecie, że obraz Jezusa Miłosiernego powinien być w waszym domu. Powinien być w waszym domu. Pamiętam małżonków, których kiedyś odwiedziłem z jednej z parafii i kiedy wszedłem do salonu, tam mieli na ścianie wielki obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Nie dało się go pominąć, w ogóle nie zauważyć. I inaczej się w takim domu rozmawia. Tam już nie ma miejsca na jakieś głupoty. Przyjedzie wujek i prawda, czy ciotka, jakieś będą. Nie, tutaj Pan Jezus, wujku, tutaj Pan Jezus na ciebie patrzy. A on wie o tobie. Coś powinieneś, wujaszku, zmienić. A jak wyglądałyby wasze relacje małżeńskie w domu, kiedy Jezus jest, pokazuje na swoje serce? Tak was ukochałem. Chcielibyśmy dzisiaj polecać jeszcze narzeczonych, ale już niedługo małżonków, ale także polecać siebie, tak jak tutaj jesteście. Jest tutaj wiele małżeństw. Urszula i Waldemar, 37 lat małżeństwa. W kwietniu będą obchodzić, świętować. 37 lat. Młodzi to patrzą i mówią, dinozaury. Ale jest wiele małżeństw, które tutaj są. I chcielibyśmy w tej Eucharystii także polecać swoje serca małżeńskie. Różne też może problemy, zawody w miłości. Są też pewnie zaręczeni może, zakochani. Prośmy, by nie pomylić miłości z grzechem. Prosząc o dobre i dojrzałe decyzje razem z Chrystusem, aby małżeństwo, na które będziecie się decydować, było to nie małżeństwo we dwoje, ale we troje, razem z Chrystusem, który jest zmartwychwstały i ukazuje się. A on mówi, tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Zapraszamy narzeczonych i świadków tutaj bliżej, do prezbiterium. Teraz nastąpi ten bardzo ważny moment składania sobie przysięgi małżeńskiej przed obliczem Bożym. Zapraszamy.
Patrycjo, Kacprze, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Patrycjo i Kacprze, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość, przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. O stworzycielu duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieskiego lwa raskiego zesłać racz, sercom co godziewegem sąd wygrąg. Światłem rogo zjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i w ogon tmolą swaga bolość naszych ciał. Polokrzep staga gością gogą mocy Twej. Daj nam przeges Ciebie, ge Ojca, znać, daj, by i Syn Pogo znany był, i Ciebie biegę, ge drogo tchnienie dwóch, niege gwezdaga, jeme, ge z wszystkich sił. Agagamy. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Kacper. Biorę Ciebie, Patrycjo, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie upuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Patrycja, biorę Ciebie, Kacprze, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny. Wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wielkie brawa dla nowych małżonków. Błagajmy Boga Ojca Wszechmogącego za Patrycję i Kacpra, którzy dzisiaj zawarli małżeństwo, za Kościół Święty i za całą ludzkość. Módlmy się za Patrycję i Kacpra, którzy zawarli małżeństwo, aby ich miłość była wiernym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pomoc dla nich we wszystkich doczesnych potrzebach, aby znaleźli dobre warunki dla rozwoju rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich małżonków naszej parafii, aby Duch Święty odnowił w nich łaskę sakramentu małżeństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zaręczonych, aby poważnie przygotowali się do zawarcia małżeństwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców i krewnych, aby Pan Bóg przyjął ich do wiecznej radości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszystkie jego dzieci żyły zjednoczone jak jedna rodzina Boża. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na nowych małżonków, którzy w Tobie pokładają nadzieję i udziel im swojej łaski, aby żyjąc w zgodzie i miłości, coraz ściślej jednoczyli się z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij od nas dary, które z radością składamy i z ojcowską dobrocią strzeż małżonków związanych sakramentalnym węzłem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zawarłeś bowiem z Twoim ludem nowe przymierze, aby odkupiony przez misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, w Nim otrzymał uczestnictwo w boskiej naturze i stał się współdziedzicem Jego chwały w niebie. Ty sprawiłeś, że związek małżeński mężczyzny i kobiety stał się znakiem hojnej łaski Chrystusa i jako sakrament wprowadza nas, ludzi, w niewysławione plany Twojej zbawczej miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj, Boże, o nowożeńcach, Patrycji i Kacprze. Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin. Pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i w swojej dobroci obdarz ich długim życiem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją,
ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Módlmy się do Boga za tych zaślubionych, którzy zawierając związek małżeński, zbliżają się do ołtarza, aby posileni ciałem Chrystusa złączyli się na zawsze we wzajemnej miłości. Niechaj nowi małżonkowie uklękną. Ojcze Święty, Ty stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, powołałeś do istnienia mężczyznę i kobietę, aby jako mąż i żona złączeni w jedno ciałem i duszą spełniali w świecie swoje posłannictwo. Prosimy Cię, o Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców, Patrycję i Kacpra. Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę. Udziel im też pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnym wysiłkiem, a swoje dzieci wychowane w duchu Ewangelii przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie. Błogosław swojej służebnicy Patrycji, aby pełniąc zadania małżonki i matki, czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra była jego ozdobą. Błogosław też swemu słudze Kacprowi. Niechaj dobrze wypełnia obowiązki wiernego męża i troskliwego ojca. Ojcze Święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo i pragną teraz przystąpić do Twego stołu, radowali się w wieczności udziałem w obiecanej im uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego, możecie powstać. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży,
zgładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
módlmy się. Posileni przy Twoim stole prosimy Cię, Boże, aby Ci nowożeńcy złączeni przez sakrament małżeństwa wiernie trwali przy Tobie i głosili ludziom Twoje imię. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogromne gratulacje Państwu młodym tego dzisiejszego wydarzenia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, Wam, Waszym rodzicom. Niechaj Matka Boża, opiekunka, patronka naszego sanktuarium towarzyszy Wam też każdego dnia. Niechaj ona Was uczy miłości do siebie nawzajem przede wszystkim, do dzieci, które pojawią się w Waszej rodzinie. Niechaj Boże błogosławieństwo sprawia, że będziecie z dnia na dzień coraz bardziej rozkwitać, coraz bardziej stawać się szczęśliwymi. Niechaj tak się właśnie stanie. A my wszyscy, którzy tu jesteśmy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki, alleluja, alleluja. Życia.